Witajcie na kanale Okiem Matki. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym pomysłem na obiad dla maluszka. Będą to pulpeciki z cielęciny, które moja córeczka uwielbia. Ja tutaj, jak widzicie, zaserwowałam jej te pulpeciki razem z makaronem i z sosem pomidorowym, który już pokazywałam Wam, jak przygotować na moim kanale, więc zachęcam do przygotowania takiego pysznego obiadku dla dziecka. Do przygotowania pulpecików będziemy potrzebować oczywiście mieloną cielęcinę, ja mam około 250 gram, jedna średnia cebula, jedna łyżka masła, sól, pieprz, jedno jajo oraz bułka tarta. Jest to przepis podstawowy. Cielęcina nie potrzebuje wiele dodatków, ponieważ sama w sobie jest bardzo smaczna, więc przygotowujemy na początek cebulę, kroimy ją w kosteczkę i będziemy ją szklić na jednej łyżce masła. Starajmy się, aby nie spalić cebuli, ponieważ będzie potem gorzka. Kroimy ją na taką średniej grubości kosteczkę, która potem zmięknie oczywiście pod wpływem naszego smażenia. Wrzucam ją na patelnię i na takim średnim ogniu będę ją podsmażać od czasu do czasu, do momentu, aż właśnie nieco zmięknie. Będziemy teraz łączyć wszystkie składniki, czyli do cielęciny wrzucam już wcześniej zeszkloną i miękką już delikatnie cebulkę. Następnie wrzucam jedno jajo, do takiej ilości mięsa z zupełności wystarczy. Odrobinę solę i pieprze, w zależności od tego, dla jakiego dziecka wykonujecie te pulpeciki, dozujecie tyle przypraw, ile uważacie za stosowne. I teraz bułka tarta, która złączy nam wszystkie te elementy i po prostu wszystkie składniki teraz łączymy. Ja najpierw łyżką stwierdziłam, że potrzebuję jeszcze odrobinę bułki tartej, aby była bardziej zwarta masa, i za pomocą dłoni wyrabiam masę i będę formować teraz małe pulpeciki. Małe są o tyle fajne, że mieszczą się potem w dłoni dziecka i może ono samo je pałaszować, więc formuję teraz tutaj pulpeciki. Wyszło mi ich tutaj akurat 20. I oczywiście teraz będziemy smażyć nasze pulpeciki na patelni. Rozgrzewam odrobinę oliwy, układam obok siebie pulpeciki, aby je delikatnie obsmażyć z obu stron. Możecie je również ugotować na parze. Równie dobrze się ten sposób sprawdzi. Smażę je na średnim palniku, aby ich nie spalić, i po prostu po około 2 minutach smażenia z każdej ze stron ruszam patelnią i zalewam je około pół szklanki wody. To wystarczy, aby one jeszcze dodatkowo doszły. Cielęcinka zachowuje się podobnie jak kurczak, nie potrzebuje jakiejś bardzo długiej obróbki termicznej, wystarczy właśnie przykryć ją potem pokrywką i dusić tak około 15 minut, w zupełności to wystarczy. Tak prezentują się już gotowe pulpeciki. Jak już wcześniej Wam powiedziałam, przygotowałam do nich dodatkowo jeszcze makaron z sosem pomidorowym i sprawdzają się one w tym duecie fantastycznie. Zachęcam Was do przygotowania tego prostego dania obiadu dla Waszego maluszka. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia już niebawem w kolejnych filmach na kanale Okiem Matki.